Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska, czas na informacje dnia. Zapraszam. Znamy wysokość unijnych dopłat dla rolników. Łącznie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej polscy gospodarze otrzymają ponad 25 miliardów euro. Nabór wniosków rusza 15 marca. Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, jak przekonuje resort rolnictwa, to odpowiedź na nowe wyzwania i nowe szanse zreformowanej wspólnej polityki rolnej. Ten plan strategiczny to jest ponad 25 miliardów euro na 5 lat. Jego pierwszy filar to dopłaty bezpośrednie, na które trafi ponad 17 miliardów euro. Drugi filar to inwestycje. Tu wsparcie wyniesie 8 miliardów euro, z czego ponad 3 miliardy będą pochodziły z budżetu krajowego. Dodatkowe 50 milionów euro trafi do sektora pszczelarskiego. Głównym celem płatności bezpośrednich to jest wsparcie dochodów rolniczych. Mówił wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Ważne cele to także wzmocnienie konkurencyjności polskiego rolnictwa, inwestycje na rzecz klimatu i środowiska oraz wzmocnienie rodzinnych gospodarstw. Filozofią tego planu strategicznego jest wsparcie, szczególne wsparcie gospodarstw komplementarnych, czyli takie, które mają produkcję roślinną i zwierzęcą, i to są te gospodarstwa, które chcemy najbardziej zauważać, najbardziej wspierać. Kwota łącznego wsparcia dla przykładowego gospodarstwa o powierzchni 30 hektarów z uwzględnieniem dopłat dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania może wynieść ponad 10 tysięcy euro rocznie. W dopłatach obszarowych pojawią się dwie nowości. Pierwsza dotyczy tak zwanych ekoschematów, druga zaś zwiększenia środków na dobrostan zwierząt. Warto więc, aby po te pieniądze sięgnąć, po to, by rolnicy zwiększyli swoje dochody, ale też mogli działać proekologicznie, prośrodowiskowo. Mówił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Ekoschemat dobrostanu dla zwierząt został rozszerzony o kury nioski, brojlery, indyki mięsne, konie, bydło opasowe oraz kozy. Nabory na płatności obszarowe potrwają od 15 marca do 15 maja. Rząd przeznaczy ponad 250 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. O dofinansowanie mogą ubiegać się wojewódzcy zarządcy dróg. Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie 15 milionów złotych. Zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach to jedno z kluczowych zadań rządu i Ministerstwa Infrastruktury, mówił wiceszef resortu Rafał Weber. Ważnym komponentem bezpieczeństwa drogowego jest bezpieczeństwo pieszych. Chcemy właśnie zniwelować takie niebezpieczne miejsca. Najlepsza sytuacja jest taka, w której ruch pojazdów mechanicznych jest odseparowany od ruchu pieszych czy rowerzystów. Na ten cel rząd przeznaczy 252 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki trafią do wojewódzkich zarządców infrastruktury drogowej. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 15 milionów złotych. Aby dofinansować budowę, przebudowę lub remont chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, czy budowę albo przebudowę, doświetlenie przejść dla pieszych. Wojewódzcy zarządcy infrastruktury drogowej mają 30 dni na złożenie wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa pieszych ogłosili wojewodowie. Powiaty i gminy mogą otrzymać prawie 46 milionów złotych. Łączna pula środków do rozdysponowania na najbliższe miesiące wynosi miliard złotych. Są nowe procedury dotyczące transportu ukraińskiego zboża przez Polskę. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał w tej sprawie z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Chcemy, aby były w pełni zabezpieczone polskie produkty żywnościowe, również pasze. Natomiast chcemy wprowadzić również zabezpieczenia, ale bez konieczności pełnej kontroli fitosanitarnej dla produktów, które
będą przewożone z Ukrainy w tranzycie. Przewoźnik będzie miał obowiązek zaplombowania transportu do momentu przeładunku i dopiero w miejscu docelowym plomby będą zdejmowane pod kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej. Tak będzie zarówno w przypadku transportu kolejowego, jak i kołowego. I plomba będzie zdejmowana w miejscu docelowym, to znaczy w miejscu docelowym, które wynika z tranzytu, czyli albo w magazynie, w koncesjonowanym magazynie portowym, albo w magazynie koncesjonowanym w innych krajach Unii Europejskiej. Tutaj będzie następowała wymiana informacji i potwierdzenie docelowego miejsca przez inne służby skarbowe pozostałych krajów europejskich, które będą informować Krajową Administrację Skarbową Polską o dojechaniu tego produktu. Rozwiązania te mają usprawnić działania przejść granicznych. A z drugiej strony w sposób absolutnie bezpieczny zapewnić, że wszystko, co przechodzi przez granicę, jest deklarowane jako towar tranzytowy, dotrze do miejsca docelowego w tym tranzycie. Jeśli przewoźnik nie dotrzyma wskazanego miejsca docelowego, wówczas spedytor nie otrzyma już zgody na transport ukraińskiego zboża. Rośnie liczba ofiar katastrofy kolejowej w Grecji. Nie żyje 57 osób. W kraju trwa 3-dniowa żałoba narodowa. Rodziny i bliscy zmarłych oczekują wyjaśnień, jak mogło dojść do tragedii. Do katastrofy kolejowej w Grecji doszło we wtorek późnym wieczorem w pobliżu miasta Larisa w środkowej części kraju. Szybki pociąg pasażerski zderzył się z pociągiem towarowym. Obie lokomotywy pędziły z prędkością 100 km na godzinę. Pociągiem pasażerskim podróżowało 350 osób, około 200 z nich nie ucierpiało w wypadku. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 43 do 57. 48 pasażerów przebywa w szpitalu, poszkodowanych może być jednak więcej. Służby cały czas wydobywają ciała ofiar ze zmiażdżonych wagonów. Nie wiem, czy w momencie wypadku mój syn był na miejscu. O to chcę zapytać, czy ktoś go widział. Bliscy ofiar oczekują odpowiedzi od rządu, jak mogło dojść do katastrofy kolejowej. Zabili naszego syna, to mordercy wszyscy. Żal i złość bliskich i przyjaciół ofiar przerodziły się w uliczne protesty. Uczestniczą w nich również kolejarze, którzy oskarżają grecki rząd o złe warunki pracy i brak modernizacji systemu kolejowego. Do demonstracji doszło m.in. w Atenach i Salonikach. Minister transportu złożył rezygnację ze stanowiska. Nowy minister zapewnia, że sprawa wypadku zostanie wyjaśniona. Badanie przyczyn będzie odbywało się w sposób transparentny i będzie absolutnie dokładne. Takie jest polecenie premiera. Z tego powodu zostanie powołana doraźna komisja ekspercka, która zbada przyczyny systemowe, które doprowadziły do tragedii. Tuż po katastrofie grecki rząd ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Na teraz to już wszystkie informacje. Kolejne wydanie o godzinie 20:00. Z Panem Bogiem.